Nazywam się Adam Brzesiński, kończę studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim. Wiele osób takich jak ja wybiera matematykę, nauka konkretna, która ma jasne zasady. Wiele osób takich jak ja ją wybiera. Osób z zespołem Aspergera. Lekarze stwierdzili opóźnienie umysłowe i zasugerowali mamie, żeby oddała mnie do szkoły specjalnej, że nie nauczy się mówić po polsku poprawnego zdania i będę tylko obciążeniem. Mama się nie zgodziła. No i mama zaczęła sama walczyć o moje zdrowie, obserwowała mnie i na własną rękę eliminowała kolejne deficyty. W wieku 4 lat nauczyłem się mówić, w wieku 5 chodzić, czytać i pisać. Działam w stowarzyszeniu AS, które pomaga osobom podobnym do mnie. Moja działalność polega m.in. na udzielaniu korepetycji, współprowadzeniu treningu umiejętności społecznych, które mają przystosować osoby z zespołem Aspergera do panujących norm społecznych. Proszą mnie o konsultacje i po wymianę doświadczeń ludzie z całego świata. Prowadzę profil stowarzyszenia swój i grupę na Facebooku poświęconą zespołowi Aspergera. I też uczestniczę w wielu międzynarodowych podobnych grupach na Facebooku, gdzie kontaktuję się z ludźmi z całego świata i dzielę się z nimi tymi pięknymi doświadczeniami. I ja miałem szczęście, bo trafiłem na dobrych ludzi. I teraz postanowiłem, że ten dług wdzięczności w postaci bardzo trafionej matki i wielu serdecznych ludzi, także tych złych, którzy ugruntowali mój charakter. Chciałem podziękować losowi za to, że jestem kim jestem, że przede mną stoi świetlana przyszłość, chociaż wszyscy w to wątpili.